Dzisiaj spędzimy cały dzień jako multimilioner w GTA 5 Online. Dobra, Lokaju, siema, witam serdecznie. Witam serdecznie, witam ciebie Filipie, zapraszam do tyłu, tak, otworzę panu drzwi. Słuchaj, kwestia jest taka, dobra, to weź mi otwórz, no, bo tak właśnie nawet nie wiem, gdzie za klamkę złapać. Powiem ci, że jest pewna sprawa, mianowicie outficik sobie dupnąłem w międzyczasie, jak tam pani wybierała mi kurteczkę, nie? To zadzwoniłem po nową furę, więc musimy podjechać sobie, że tak powiem, do... Tu otwieram panu już drzwiczki, proszę, otwarcie. Te są, tylko po prostu panu się może wydawać, że są zamknięte, bo to jest złudzenie optyczne, pozdrawiam. Złudzenie, no rzeczywiście jest otwarte. Słuchaj, no jest sprawa, musimy pojechać sobie do nowego garażu, co nie? Ostatnio kupiłem garaż ten za 2,5 miliona, więc musimy podjechać tam, bo tam czeka na nas nowa fura. Nie chcę tym szrotem już jeździć, bo tutaj stary, no nie ma miejsca normalnie, nie? Ja se tu siedzę i jest tak, no niezbyt ciekawie. Później mamy jeszcze do zgarnięcia, mamy asystentkę do zgarnięcia dosłownie z drugiego krańca miasta. No mamy dzisiaj trochę do pojeżdżenia na pewno i trochę kasy do przewalenia, więc no mam nadzieję, że się zapytam pana slangiem, fajna cicia? Cicia? Przepraszam, panie Filipie. No nie, no fajna, no a myślisz, że co? Nie wiem, panie Filipie, pan ma dobrze gust. Dobrze. Weź mi w dupie to światło, bo tak szczerze, to my nie dojedziemy w ogóle nigdy, nie? Dojedziemy na miejsce, zamieniamy furę, ja ją sobie obadam w środku. Co prawda, tak średnio mnie interesuje, jak ona wygląda, ale chciałbym wiedzieć za to, za co dałem tą pańkę mniej więcej, bo tam w sumie, no tutaj ta limuzynka to taka dosyć średnia, nie? W porównaniu do tamtego. Co mamy. Już jesteśmy prawie. Możesz tak wjechać obok. No zajdź tutaj jasne, obok. Panie Filipie. Wysadź mnie tutaj. Dobra, jasne, dzięki. Dobra. Ty se tam bądź z tyłu gdzieś tam na parkingu, nie? Ja zaraz do ciebie podejdę. O kurde, no powiem tak. Jest na pewno wygodniej, nie? Niż tamta wcześniejsza. No widzę, że z tyłu... No z tyłu mamy parę gdzieś tam rzeczy fajnych, dodatkowych. No kurde... Co za debil się tutaj. Ale się wystraszyłem. Weź go, wal na dziurę. Wal go na dziurę. Jasne, panie Filipie. Odpalam tryb pistolet. No to żeś go dowalił. Patrz, co nam zrobił. Skasował nam dupę tutaj. Panie Filipie, zapraszam. Gonimy go. Otwieram panu drzwi, panie Filipie. Dobrze, dziękuję pięknie. No powiem tak, no tutaj ten tył rzeczywiście jest lepszy. Dobra, już olać tego typa. W dupie go mam. Słuchaj, ja se tutaj otwieram meta. Jedziemy po asystentkę. Dobra, słuchaj. Mamy 6,5 kilometra. Mam nadzieję, że nie skasujesz bardziej tej fury. Mamy dzisiaj do zrobienia parę tasków, bo musimy załatwić parę spraw. Przy okazji nie mam zamiaru się nudzić. Trzeba rozdupić trochę kaski. Masz numer do tej asystentki, czy nie masz numeru do tej asystentki? Panie Filipie, w trybie natychmiastowym łatwię sobie numer do tej asystentki. Dobrze, dziękuję. Okej, wybieram numer. Dobrze. Ło, no co ty robisz? No nie, no ty jesteś... Ja nie wiem, ciebie to trzeba z pracy wydupcyć. Ty. Panie Filipie, zapraszam do środka. Ty jesteś dzisiaj, ja nie wiem, ty tego moeta z tyłu to chyba, żeś syna strzała walnął, co? Panie Filipie, korek był otwarty, kusiło mnie. No korek, to ci zaraz w dupę będę wkładał, jak tak będziesz jeździł. Jestem, panie Filipie, bez problemu. Dobra, masz ten numer, czy nie masz tego numeru? Tak, wykonuję połączenie głosowe do S-A-I-U-E-A-E-A-N-E. Witam. Dobra, daj mi gadać, co ty będziesz gadał z nim? Siema, ej, powiedz mi, gdzie ty jesteś? Jedziemy po ciebie. Moje poszanowanie, prezesie, jestem na północnym Kumasz. Stary, gdzie jest północ? Ja nawet nie wiem, gdzie jest. Dobra, git, to ogarniemy w takim razie, słuchaj. Mam pewną sprawę do ciebie, bo chciałbym ulokować moje środki w coś. Chciałbym, żebyś znalazła mieszkanie albo ewentualnie jakiś, no cokolwiek, gdzie mogę ulokować, tak nie wiem, z 1,5 miliona. Czy jesteś w stanie to załatwić? Najlepszym sposobem na umiejscowienie hajsu jest pójście do kasyna. Do kasyna. Dobra, ej, to brzmi chyba legitnie, co? Dobra, w takim razie będziemy u ciebie za 3,5 minuty. Tyle, do zobaczenia ci życzę w takim razie. Oczywiście, prezesie, moje uszanowanie, do zobaczenia. No, cześć. Dobrze, ciężko się gada z zaskami, stary. Co prawda nie mam zbyt doświadczenia, ale grunt, że jesteś ty, nie? Wiem. Ciebie też mogę jeść, tylko w inny sposób. Może mnie pan, panie rzeczywiście. Filipie. Możesz trochę depnąć bardziej, czy tak panie średnio? Panie Filipie, z miłą chęcią bym, że tak powiem, dał kur... miodu, natomiast... Aha. O cholera, czy to Freddy Fazbear był? No, ale chyba unik nie. Zrobiony został, no, panie unik Filipie. Zrobiony, ale ja mam pytanie, nie? Bo ta tak, fura Filipie? jest tak usyfiona. Zobacz, co jest przy przednim prawym kole. Co to jest? Panie Filipie, jak mam sprawdzić przednie prawe koło, skoro kieruję? W lusterku. Mam teraz wysiąść? Wysiądź i wytrzyj to. Wysiądź i wytrzyj jasne, to. Jasne, panie Filipie. No nie, no ty, dobra, wsiadaj już. Chodź, jedziemy po nią, bo stary, nie ma sensu panie z tobą Filipie, tutaj siedzieć. No. Prawie wyczyszczone. Dobrze, dziękuję ci pięknie w takim razie. Jedźmy już po nią, stary, i normalnie rozwiążmy te sprawy, bo naprawdę, to jest niesamowite, co ty robisz, nie? Tak szczerze ci powiem. Panie Filipie, pańska asystentka znajduje się nieco ponad naszym poziomem, na którym my się znajdujemy. O, ty, Beskitu, gdzie ona jest? Widzisz, że tak powiem, niezłe... Tak, na prawo, panie Filipie. Proszę spojrzeć, na prawej stronie, w góry. A czemu
ona w górach jest. Halo, witam, dzień dobry. O, dzień dobry, witam panią. Witam proszę serdecznie, tutaj. Mamy się na służbie. Zapraszam do środka, zapraszam do środka. Dzień dobry, proszę gdziekolwiek. Widzę, że państwo jechali niech pan, przepraszam panią, niech pani wsiądzie do tyłu. No tutaj zapraszam do tyłu, zapraszam do tyłu. Ja bym się chciał spytać w takim razie tutaj właśnie drogę do tego kasyna, nie? Ja bym chciał właśnie ulokować swoje, ale to mam kupić to kasyno, czy mam tam właśnie... Nie, aha. Myślę, że zainwestować. Zainwestować pieniądze. Kasyno, okej, okay, dobra, dobra, kasyno dobra, kasyno to jest bardzo dobry środek inwestycji pieniędzy i pomnożenia pieniędzy. Dobrze, cudownie, też mi się tak wydaje. Myślę, że ma pani rację w takim razie. Możesz dać lokalizację na ten, a nie jechać tyłem, cymbale? Jasne, panie Filipie. Dobra, dziękuję pięknie. Ile mamy tam do tego miejsca? Panie Filipie, wedle moich obliczeń mamy jakieś niecałe 10 minut. Dobrze, dziękuję pięknie. Panie a? Filipie, no? Nastawiam nawigację. Kieruj się na południowy zachód. Panie Filipie, zbliżamy się do celu. Dobrze, super, dziękuję ślicznie. Ogólnie to właśnie mam takie pytanie, nie? Wy byliście tam kiedyś w tym kasynie? Oczywiście, panie Filipie. Oczywiście. I co żeście robili tam? Przegrałem wszystkie pieniądze. Czy wszystkie pieniądze, które ci wypłacam, przepierdalasz tam? Tak, panie Filipie. A, przynajmniej jesteś szczery. Tak, panie Filipie. Nie no, ale boczkiem to możesz nie latać tutaj, co? Myślę, że jest to nakazane. Wskazane jest? Dobra, słuchaj, Podjeżdżaj tutaj, pod drzwi sobie tak jedziemy. Tak wiem, tak jest, panie Filipie. Nie no, ale... Ostrożnie na ludzi! Dobra, i co, i teraz tutaj jest wejście, czy gdzie jest wejście? Zapraszam. Dobrze, dziękuję serdecznie, ale ma pani miły głos, chciałem powiedzieć. Będę czekał na państwa w środku. Panie Filipie, ktoś tu się do mnie przyczepił. Przyczepił się? Dobra, to my możemy razem pójść, zaraz wrócimy po ciebie, bo tak nie będziesz nam potrzebny. Potrzebujesz pomocy, Alfredzie? Nie, dziękuję. Poradzę sobie, jestem wyższym karateką, mam czarny pas. No, to uważaj. Nawet nie znałem twojego imienia, jak mam być szczery. I w sumie... Ja też swojego imienia nie poznałem. No i super. Dobra, co my tu możemy robić? Tu, tu jest jakieś koło fortuny. Ja tak, możemy wygrać różnorodne nagrody. Albo przewalić cały majątek 3 pokolenia wstecz. Dobra, ta druga opcja bardzo mi pasuje. Gdzie mogę tą kasę przewalić? Tutaj gdzieś? Tak, na automatach, aha, na ruletce. Aha. O, dobra, słuchajcie, 3 godziny, myślę, że nawalania i zdobywania kaski to wystarczająco dużo. Dziękuję, asystentko, dostajesz premię $10,000 miesięcznie za to, że wskazałaś mi to miejsce. Dziękuję. Dodatkowo mam do ulokowania 15 milionów. Czy możemy kupić tutaj ten lokum, to wszystko? Jakby to... Oczywiście, wszystko można kupić za pieniądze. Pokaż mi, tak, wiesz gdzie, Alfred, wiesz gdzie trzeba iść? Jasne, panie Filipie, zapraszam. Dobrze, dobrze, dziękuję serdecznie. I co, i tutaj normalnie sobie mogę to miejscowe kupić, czy sobie jakieś mieszkanie tu mogę kupić, żeby częściej wpadać? A to auto na przykład Honda Civic to jest, ale zajebista, to jest Honda Civic, serio? Komu się tak chciało ją zrobić? Ty, to jest Civic? Komu się tak chciało robić? Komu się chciało, panie Filipie, zapraszam tutaj. To jest mój znajomy. Okej, okay, dobra, widzę. Możemy kupić członkostwo, panie Filipie. No, zachęcam widzę, do kupna członkostwa. Tutaj widzę, że też są penthouse'y do kupienia. Mamy tutaj najtańszy jakiś. Mamy też jakąś rezerwową chatę. Dobra, słuchajcie, to nie wiem, imprezowa chata za 3800, to byśmy mogli wynajmować normalnie na wiecie, na imprezki, nie? Fajnie by było. Tak jest, panie Filipie. Super, super. Dobra, to ja sobie w takim razie tutaj układ pomieszczeń zrobię. Dobra, ja sobie jakieś kolorki tutaj dorzuciłem. Pakiet pokojów dodatkowy. Mamy tutaj jeszcze jakieś paterny w ogóle na ścianach, se możemy dupnąć. Ja myślę, że w takie coś pójdę. Lecimy dalej. Kup teraz 5 400 000 wydane. Co, możemy lecieć do tego, nie? Tutaj gdzieś. Gdzie to się jedzie, Alfred? Powiedz mi. Przestań tańczyć jak panie debil. Filipie, tylko, że... jest ekstra. Tak, tak. Zapraszam. Mega, mega. Dobra, pokaż mi, stary, gdzie tutaj się idzie. Dobra, ale czemu w mojej chacie siedzą jacyś ludzie? Oni normalnie se... Aha, bo oni tutaj szampana mi chcą dać i tak dalej. Oni mnie witają tutaj w tej chacie. Oni chcą mi... Oni wzięli... Wyjęli mi szampana z szafki i normalnie mnie częstują nim. No więc widzowie, zostaliśmy powitani w nowym apartamencie. Mieliśmy wjazd na chatę i generalnie zostawili mi tutaj szampana ci ludzie, co byli wcześniej. Ale na razie to trzeba zaprosić moich tutaj... Nawet nie wiem, jak ich nazwać. Co to jest? To jest jakieś duże. Czekaj, bo tu... Zapraszam do środka w takim razie. Gdzie oni są? O mój Boże, panie Filipie, to mieszkanie jest cudowne, bella. Wyśmienicie. Jest spoko, najwyższa nie? Jakość kolorów, najwyższa jakość drewna. No właśnie jest spoko to drewno. Niech tylko powącham. O tak, fantastycznie, faktycznie pachnie. A chcecie się przejść? Ja bym was zaprowadził, ale ja nawet nie wiem, co tu jest, nie? Tak szczerze. Tutaj jasne, mamy tutaj alkohol. Tak, tutaj mamy... Jaki duży salon, ty. Możesz przestać chlać? Przypominam, że jesteś panie Filipie! Ah,
Kurczę, co za cudowna whisky, widać, że bardzo dużo leżakowana, beczkowana, mła, pyszna, naprawdę niesamowita. Tutaj mamy salę spotkań, fajnie wygląda, dosyć spoko, nie? Tutaj taki widoczek fajny, tutaj jakieś chłopki są na dole, myślę, że mega, mega fajnie. Tutaj mamy salon, ej, ale ten salon, no zajebisty tak szczerze, z kuchnią. Barmana byśmy zatrudnili, asystentko, poszukaj barmana jakiegoś na... Już udaje mi się w poszukiwaniu barmana. Dobrze, dziękuję serdecznie. Zapraszam, ja poleję może. Wiesz co, od ciebie nie chcę akurat. Tutaj dalej, chodźcie tutaj dalej. Tutaj mamy korytarz jakiś fajny. Tutaj mamy przejście obok. Tu jest sranie, ale wszystko w marmurze, więc spoko. Fajna łazieneczka, podoba mi się. Piękna muszla, piękna muszla. Właśnie też tak uważam. A tutaj jest chyba więcej łazienki? Tak mi się wydaje. Tutaj mamy jakiś... Co to jest za typ? To jest pański prywatny fryzjer, panie Filipie. Ja tutaj normalnie mogę ten... Chłop mi normalnie tutaj łepek może upierdzielić, ty. Dokładnie tak. Może pan przeglądać się w tafli wody. Ej, ale zajebiste, zajebiste. Fajnie, fajnie. Weź mnie, gościu, tak... nie, możesz mi troszeczkę herkacik tutaj odświeżyć. Trochę możesz mi trwałą tutaj dupnąć bardzo ładnie. To myślę, że jest git, nie? Pani mnie normalnie zrobiła na buskut. No i dziękuję ci pięknie. Widzę, że barmankę znalazłaś tutaj. Tak, oczywiście. Ile jej płacę miesięcznie teraz? Jak na pana niedużo. Dobra, git, nie ma problemu. Chodźmy dalej, bo strasznie się zajawiłem tym miejscem, tak szczerze. Fajna inwestycja. Cześć, koleżanko, słuchaj, może... Dobra, przestań do niej gadać, stary, bo ją spłoszysz. Chodź tutaj, chodź. Kurde. Tak, do zobaczenia później. Tutaj zapraszam, mamy salę kinową, fajnie. A tutaj jest chyba moja sypialnia, w sensie tak wygląda, tak mi się wydaje. Tu mam biurko, tu mam rozsuwane drzwi do łazienki, zajebista łazieneczka, mam kanapę nawet w łazience. Tutaj mam drugi, tu mam mały kibelek. Zajebiste, podoba mi się, dziękuję asystentko za wskazanie tej inwestycji cudownej jakże. Wyśmienicie, wyśmienicie, a wkrótce będziemy mogli oglądać Alfreda w talent show. Czemu w talent show? Co, on ma jakieś talenty w ogóle? Masz jakieś talenty? Nie, tak patrzę na niego, mi się wydaje, że nie ma żadnych talentów. Nawet jeździć nie potrafi. A mamy tutaj wejście na dach w ogóle, więc możemy się przejść jak chcecie na dach. Bardzo chętnie, panie Filipie. No fajnie tu jest, no powiem wam, kurde, jest zajebiście. No tutaj co prawda przeszkadzają mi ci ludzie. Jasne, nie ma problemu. A, dobra, pozbądź się ich, dzięki. Ale tak również na dobrą sprawę. Gołe baby. Gołe baby? Do gdzie basenów. Są? A, do basenów, okej, okay, dobra, to niech sobie tam siedzą. No powiem szczerze, bardzo mi się tutaj podoba. Bardzo spokojnie, co prawda ludzie strasznie się drą, więc załatwisz sprawę, Alfred, za mnie? Jasne. Dobrze, dziękuję. Nie, tylko nie... Panie Filipie, co pan robi na autostradzie? Kurwa, jego mać. Dobra, Alfred, poczyściłeś już wszystko? Tak, za panem stoi tylko ochroniarz. O, no widzę właśnie, że poczyszczone dosyć mocno. Cóż, słuchajcie, no, chciałem wam serdecznie podziękować za ten dzień. Uważam tą inwestycję za jak najbardziej, Alfredzie, bo tutaj ten helikopter mi przeszkadza. Jasne, nie ma problemu, już wstaję. Dobrze, dziękuję. Jednak się oprę. No, nie mam problemu, słuchaj, jak uważasz? Jednak wstanę. Dziękuję serdecznie za tą inwestycję, jakże cudowną. Bardzo przyjemnie mi się tutaj siedzi. Myślę, że to jest oczywiście, moja... Oczywiście, jedna z wielu. Tak, tak, tak. Myślę, że bardzo dobrze mi się tutaj siedzi. Ale strasznie mnie denerwują te huki tutaj. No tak czy siak, słuchajcie, dziękuję wam pięknie. Myślę, że ja tutaj sobie już zostanę sam. Możecie iść do domu. Jasne, panie Filipie. Oczywiście. Dobrze. W takim razie życzymy miłego wieczoru. Pozdrawiam. Ulatniamy się.